Wow, wyłącznik nadprądowy smart. A tak na poważnie, jak działa, jakie są jego możliwości, co tutaj znajdziemy na tabliczce znamionowej? Wszystko o tym opowiem w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Lecimy. To urządzenie możesz potraktować jako ciekawostkę, ale omówimy sobie, bo może to być ciekawe rozwiązanie, możesz z niego skorzystać. To po pierwsze jest zabezpieczenie typu wyłącznik nadmiarowo-prądowy C16, czyli no, taki dosyć standardowy, jaki używamy na przykład w obwodach gniazd. No i to zabezpieczenie, jeżeli tam dojdzie do zwarcia, to powinien rozłączyć obwód i wyłączyć napięcie w tych gniazdach podłączonych do niego, czy no, jakichkolwiek innych urządzeń podłączonych do niego. Dobra. To jest pierwsza rzecz, które to urządzenie potrafi, no ale takie urządzenia na rynku, które tylko to potrafią, to kosztują kilka złotych, natomiast tutaj mamy ponad 150 zł, więc za co tutaj płacimy? No jest to również inteligentny wyłącznik, co oznacza, że podłączamy nie tylko przewód fazowy zasilający od góry, który potem jest rozłączany, tutaj jest do obwodu idzie, ale również przewód neutralny, no i on ma możliwość zdalnego wyłączania i załączania tego wyłącznika, także jeżeli masz jakiś obwód, który chcesz kontrolować, który chcesz zdalnie wyłączyć lub załączyć, to właśnie do tego służy ten element. Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką bezprzewodowych inteligentnych domów, to mam dla Ciebie świetną wiadomość, ponieważ mam dla Ciebie kurs i to za darmo, tylko do 8 listopada możesz dołączyć do tego kursu. Dzięki niemu wejdziesz gładko w świat bezprzewodowych smart home. Także serdecznie zapraszam. Link na ekranie, link w komentarzu. Wskakuj, korzystaj. A teraz lecimy dalej z materiałem. Może też wyłączać się napięcie na podstawie zmierzonego prądu płynącego przez ten wyłącznik. Jeżeli jest za duży, cyk, wyłączamy, odcinamy. Jeżeli chcemy kontrolować właśnie moc tego obwodu, jeżeli coś tam ktoś się podłącza na lewo lub podłącza prądożernymi urządzeniami, na przykład bardziej to jest na przykład w jakichś pensjonatach czy coś w tym stylu, to wtedy możemy rozłączyć mu napięcie, no i tyle w temacie, chociaż może w pensjonatach akurat byłoby to niekorzystne, choć z drugiej strony zawsze jest jakieś rozwiązanie. Ponadto możemy go wyłączać nie tylko na podstawie prądu, możemy też go wyłączać na podstawie napięcia, jeżeli na przykład ustawimy jakieś progi napięciowe, że urządzenie nie powinno pracować powyżej jakiegoś napięcia lub poniżej jakiegoś napięcia, no to wtedy wyłącznik nadprądowy też można wyłączyć zdalnie, czy tam automatycznie nawet, i dzięki temu no, nie dojdzie do uszkodzenia tego urządzenia. Dobra, co my tutaj mamy na tabliczce znamionowej? Mamy tutaj przełącznik, tryb parowania z bramką Zigbee, tak żeby się połączyć, no i tryb pracy, gdy już wyłącznik normalnie działa. Mamy tutaj informacje właśnie C16, jaki to jest typ wyłącznika, C to jest charakterystyka, odsyłam do artykułu na blogu, poniżej znajdziesz go, 16 to jest prąd znamionowy tego wyłącznika. Wyłącznik pracuje na 230 V, 6000 A to jest maksymalna zdolność rozłączeniowa, czyli no, w domach nie ma szans, żeby płynęła większa wartość, także nie ma tutaj problemu. Na 50 Hz jest tak, że to jest u nas w gniazdkach jest właśnie 50 Hz i tu jest taka powiedzmy ala dioda, wskaźnik, który pokazuje, czy jest wyłącznik pod napięciem, czy też nie. Jeżeli jest czerwony, to znaczy, że jest pod napięciem, czyli jest podane napięcie na obwód. I to wskaźnik czerwony, dlatego że oznacza niebezpieczeństwo i na to należy zwrócić uwagę. A natomiast zielony wskaźnik informuje o tym, że jest bezpiecznie, można pracować, można w sensie coś tam majstrować, podłączać gniazdka na przykład do tego obwodu, ponieważ napięcia na nim nie będzie w tym obwodzie. No i tutaj jest taka diodka, która informuje o tym, czy też jest w trybie parowania, czy pracuje normalnie. To pokażemy później. No i myślę, że to wszystko, ale różne są zastosowania, także być może wykorzystasz też tego typu urządzenia. To wszystko na dziś. Gratuluję, że dotarłeś do końca. Jestem pod wrażeniem. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. Pamiętaj, że czeka na Ciebie darmowy kurs. Link w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć!